Mistrzostwa Świata w Opel Obraniu. Mistrzowskie ceny i czteroletnia gwarancja. Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. W obronie Parku Śląskiego, nie tylko drzew, ale bo bez drzew to ten park w ogóle straci jakikolwiek sens. I dwa pokolenia chyba, tak sądzę, pracowały, żeby zagospodarować ten teren i już nie mówię o czynach społecznych, bo to nie o to chodzi. Po prostu ludzie chcieli tutaj mieć ładnie, chcieli mieć zielono i z kompletnego nieużytku, jakim była tutaj hałda, stworzyli naprawdę coś cudownego. Jak się ogląda zdjęcia z lotu ptaka, jest to po prostu momentami normalny, wielki las, a nie jakieś zarośla, nie jakieś chaszcze. I próba jakiegokolwiek ingerowania w to jest dla mnie zupełnie nie do pojęcia. Sprawa jest bardzo trudna ze względu na to, że to jest teren dewelopera, który w zasadzie dał już wniosek o wycinkę drzew. Ta decyzja została pozytywnie rozpatrzona przez Urząd Miasta w Chorzowie. No i teraz jedynie co możemy zrobić, to właśnie takimi marszami tutaj nagłaśniać to zdarzenie, ze względu na to, że ten park jest jednym z największych, jak nie największym w Europie. No i ten park kiedyś po prostu tutaj ludzie tworzyli można powiedzieć, w pracach społecznych po to, żebyśmy mogli po prostu spędzać wolny czas z rodzinami, odpoczywać, a nie żeby tutaj po prostu zarabiano na tym parku. Bo drzewa milczą i nie mogą się odezwać, nie mogą się bronić, więc my musimy stanąć w ich obronie. Ma pokazać, jak ludzie są po prostu zainteresowani w ogóle tym tematem. Nam zależy na tym, że chcemy przekazać ludziom, że nie godzimy się na to, aby tereny zielone likwidować po to, żeby wybudować nawet te bardzo ważne mieszkania, ważne społecznie mieszkania, czy bloki, czy markety. Po prostu nie godzimy się, że teren zielony zamierza się zamienić na właśnie betonowe osiedle czy markety. Wiemy, że faktycznie nabył tą działkę, jest jej właścicielem i właściwie ma wiele praw, ale to nie znaczy, że po prostu mają być tą budową po prostu prawa społeczeństwa, prawa mieszkańców mają być zupełnie pominięte. I dlatego po prostu się temu sprzeciwiamy. Mi się wydaje, że dużo można zrobić, trzeba dobrej woli. My wystosujemy tutaj pismo jutro do władz miasta Chorzowa i dewelopera i tutaj społeczników, którzy są dzisiaj i będą protestować w tej sprawie o spotkanie. To, co powiedziałem, że uważamy, że województwa śląskie nie stać na dzień dzisiejszy, nie mamy środków w budżecie, nie wiem jaka to była kwota, 20 milionów, 30, 40, jakaś wartość rynkowa tych działek, żeby w takim trybie, to notabene bezprzetargowym, je kupić, tak? Bo my nie jesteśmy instytucją, która może po prostu odkupić nagle działki od podmiotu, który się nazywa Green Park, dlatego że tego sobie zażyczył pan prezydent Chorzowa, tak? No przepraszam, to tak też nie działa. A poza tym te koszta są gigantyczne. Co więcej, ten problem nie wywołał samorząd województwa śląskiego na dziś, tylko pan prezydent Kotala i takie są fakty. Wydaje mi się, że dużo dobrej woli powinno być ze strony właśnie władz miasta Chorzowa i tego dewelopera, żeby usiedli do rozmów i wymienili się może informacjami, potrzebami i doszło do wymiany gruntów o podobnej wartości, o podobnym charakterze, a te grunty, które miasto Chorzów, można powiedzieć, by otrzymało w ramach tej transakcji, przekazałoby albo na rzecz parku, albo by stworzyło, tak jak było tam zaprezentowane przez jednego z wiceprezydentów, park kulturowy, czy została stworzona forma, która była aprobowana społecznie.